Pierwsze, od czego trzeba zacząć, no to chyba od swojego CV. Pamiętajmy, pierwsza nasza percepcja jest taka, że zawsze patrzymy na zdjęcie. W CV najlepiej wyglądać tak jak agent nieruchomości. Warto zobaczyć na stronie biura nieruchomości, do którego chcemy aplikować, ewentualnie jak tam skład wygląda, żeby się w ogóle dopasować.